nie jest nam dana raz na zawsze, ale dane jest nam się nią cieszyć od 105 lat. Wolna i niepodległa Polska była marzeniem naszych przodków. Marzeniem, za które po 123 latach niewoli przelali własną krew. Heroizm, patriotyzm, Bóg, honor, ojczyzna. Dzisiaj to my z dumą nosimy te hasła w sercu, a na usta cisną nam się słowa Mazurka Dąbrowskiego. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. 11 listopada w Narodowym Dniu Niepodległości bądźmy razem. Oddajmy cześć biało-czerwonej, wspólnie świętujmy, pielęgnujmy patriotyzm, również, a może przede wszystkim ten lokalny. Miasto i gmina Myślenice oraz burmistrz Jarosław Szlachetka zapraszają na gminne obchody Narodowego Dnia Niepodległości. Spotkajmy się na kopcu Józefa Piłsudskiego w Osieczanach, weźmy udział w rajdzie patriotycznym oraz myślenickim biegu niepodległości. Pomódlmy się wszyscy w intencji ojczyzny na uroczystej mszy świętej, a po niej złóżmy kwiaty pod pomnikiem niepodległości w myślenickim rynku. Przemaszerujmy do Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu w patriotycznym korowodzie, na czele którego tradycyjnie stanie sam marszałek Józef Piłsudski. Zakończmy dzień 11 listopada wspólnym, patriotycznym wieczorem. 11 listopada 1918. Bądźmy dumni z naszej historii.